Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście Cloud of Darkness? Ja. Kapa umarł, utopił się. Ostatnio, jak zauważyliście, w poprzednim odcinku opcja była tego rodzaju, że pokazałem wam, jak wygląda mój świat. Nawet nie wiem, czy zauważyli, co po niektórzy. Pewnie tak, no. Wiadomo. Bez tekstur paka. Ze standardowym. A to było tak naprawdę specjalnie, na prośbę jednego z widzów, bo chociaż jeden nagraj na normalnym tekstur paku. No i nagrałem i powiem wam, no rewelacji nie ma, nie oszukujmy się. Ale dzisiaj, kochani, mamy parę rzeczy, nie przejmujcie się, daleko do wyspy nie mam, ponieważ mam zapisane, ognista coś tam. Dzisiaj dzień odpowiedzi na, że tak powiem, wasze komentarze i tak dalej. Pierw oczywiście, tradycyjnie. Very lucky bloki. I tym razem weźmiemy raz, dwa, trzy. O, mniej laki. No, koniecznie trzeba zobaczyć, co wyskoczy. Uwaga! O! Slimebole przydadzą się bardzo. To już mniej. Złoty oręż. What the fuck? Z czego to jest? Troll boots! Troll chestplate. Nie no, proszę ja was. Ze skóry. Uwaga! Normalny trollbox. Kowalski! Znowu ty! Łapiemy Kowalskiego, czekaj. Error, fatal error Kowalskiego. Kowalski, jeszcze jeden Kowalski. Kurde, nie za dużo tych Kowalskich. Trzeba będzie ich wysłać na jakąś podróż, kurde. Czekajcie, tutaj narzędzie. Dobra, wrzucę to tu. Na razie to będę śmiecił, no cóż, później sobie to posprzątam. W ogóle muszę coś zrobić, posprzątać konkretnie. Kowalski, słuchaj. Raport. Spotkaj się ze swoim bratem Kowalskim. Znaczy, co to, bliźniacy? Nie wiem, czy to tak akurat... Dobra, będziemy ich maksymalnie po dwóch trzymali, nie? Jest dwóch Kowalskich i dwóch Rico. Dobra, resztę ubijemy. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co tu da. Co da następny trollbox. What? Ale, wiecie co, przydadzą mi się, to z Twilightu są te jelenie. Właściwie możemy złapać sobie ile, weźmiemy z 4 też, tak? No dobra, weźmiemy, będziemy mieli ile jelenie, jak będziemy robili farmę. Ach, bo tam jest... Czym ty jesteś? O, spadłeś. Czekajcie, tu już jest White ten. Czy on mnie chce bić? On mnie chce bić! On nie chce handlować! Zainfekowany villager! Aha. Jesus! O nie, to wyrzucamy. Gu. Nie chcemy gu. Czekajcie, bo tu jeszcze jest pusty, tak? Mógłbym zmienić chociaż to kolor. Dobra, resztę wybijamy. Kuźwa. Nie chcemy tutaj tainta, czyli zanieczyszczenia. A weźcie, wypadnijcie z mapy, co? No. Gdzie tu jeszcze, co? A ty, kuźwa, sam chodzisz? What the fuck? Co to było? Ravenition, dobra. Tych zrzucimy. Tych też. Dobra. Jeszcze gdzieś był. Tam się tłoczą. No, posłuchaj. Chyba już nie ma, ale... No, chyba nie ma. Dobra, dzięki za takie niespodzianki. Ja to chrzanie, kurde. Czekajcie, idę się wyspać. A, i zostawimy... Zwierzaczki, czekajcie, tutaj zwierzaczki, tak. Czy jak posegreguję... A, dupa, to nic nie daje. Jakiś kurna... Dobra, idziemy na górę. Jeszcze zbieram oczywiście imionka dla piesków. Zaraz, tu są trzy... A, bo pieski chciały pomóc, jak ja lałem tamtych. Dobre pieski, czekajcie, siedźcie tutaj.
Dobre pieski chciały mnie uratować. Dobre pieski, kochane. Ja lubię pieski. Ja bardzo lubię pieski. Dobra, a... Pyk, cholera. Znowu patyki te Zendera. Uwaga. Ło, tak, tak, tak. Takie rzeczy to ja lubię. Bardzo dobrze. No, czyli jeden taki ten trollbox był taki trochę... tyci niefajne, bo były, że tak... Znaczy, ile oczek już mam? Już mam ponad stack. Jeden trollbox był taki sobie niezbyt mądry, znaczy bezpieczny, ale daliśmy radę. Czekajcie, gdzie ja te patyki wsadzałem? Tutaj je wsadzałem, dobra. I mięsko. Dobra, co my dzisiaj jeszcze zrobimy? Ano mianowicie zrobimy jedną ważną rzecz. To jest podróż w czasie, a mianowicie lecimy do skarbca, kochani, bo mieliście rację, wiem, już, kurde. Przeszedłem jeszcze raz labirynt. Teraz było o wiele łatwiej, bo wiedziałem, czego szukać. No, zakoblowałem się do tego. I macie rację, bo tak. Pisali mi niektórzy, że... Kuźwa, jak to wysoko jest. Czekajcie, może weźmiemy sobie... Poczekajmy, jeszcze sobie sprawdzę sufit. Bo przyznam szczerze, sufit to tak średnio sprawdzałem. I wiem, że pod skrzynkami są... O! Tu już patrzyłem. Są carpenter chesty ukryte. No wyżej. Dobra. Chyba tu już chyba patrzyłem za tymi... Tak, ja to wszystko przeanalizowałem. Chyba... O Boże. Dobra, dosyć latania. Wiem, że pod tymi... O! Diamenty! Jezus Maria, 60 rollboxów. O, masz ci los. Drugi jest tutaj. O! Kolejne 6... A co to jest to? I czemu ja mam slowness? Czekajcie, tutaj... Co to jest block of... Czekajcie. Backdrop... Co z tego można zrobić? No, można zrobić beczkę. Można zrobić lapis Celestiar Nox. Cholera wie mi... Pod diabła mi to potrzebne. Można zrobić transfer noda, ale to jest dziadostwo. Material... No dobra, a z bloków... Nie za wiele. Czyli to tak średnio przydatny materiał, poza tym, że ledwo chodzę. Iron? Prosz. Brakowało mi ironu? Prosz. Jezus, następny trollbox. Jesus. I to wszystko chyba. Tu już patrzyłem. Tak, mieliście rację. Przyznaję. Tu nic nie ma. O nie trzeba niszczyć skrzynek, wystarczy najechać tutaj na tą szpareczkę. Dobra, wiecie co, ja muszę zostawić te bedrockium czy coś. To chyba wszystko. Dobra, chyba wszystko, no teraz już nie musicie mi hejtować. Wracam na spawn, idę do domu. O szkuźwa, trzeba to zostawić. O rany boskie, slowness. O, ale skakać mogę, hehe. Cześć, pieski! Przeniosłem bedrockium. W ogóle to w tej skrzynce będą wszystkie trollboxy. Tak postanowiłem i tak będzie. O, Jesus. Ile tego jest? Dobra, bedrockium. Właściwie można by też wsadzić. Już slowness minął. Dobra, uff. Szczerze, my mamy tyle diamentów, kochani, że to na 100 lat nam wystarczy. Jesus! Kurde, ale numer. Może jest jakiegoś questa dzisiaj zrobię, bo w następnym odcinku znowu wyruszamy na wyspy, nie? Sobie tu oznaczam książeczkami. Dobra, co my mamy tutaj za zadania? No, zrobić te Certus Quartz Seed. Ile? 10 sztuk seed? A, siu. Aha, 5 na 5. Dobre. Czekajcie, 5 na 5. 5, ale to będzie długo rosło, jak ja to zrobię. Dobra. Czego ja szukam? A, tu.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to połączyć i dostaniemy 10, tak? Co następne? O Chryste, cwaniaki. Czyli to nie ma takiej opcji, że wiecie, że sobie tak po prostu zrobię. Wiecie co? Wodę sobie. Wezmę i gdzieś zrobię sobie jeziorko. Certus kwarc z nasionka rosną bardzo fajnie, tylko że strasznie powoli. Kuźwa, gdzie to wodę postawić? Mam tu. A! Wiem gdzie. I one nie zdespawnują się. To możecie być spokojni. Przecimy je kuźwa tu przy farmie. Proste. I można wszystkie na raz 10. Cyk. I one sobie będą rosły. 100 lat. I tak jestem cały czas w okolicy, więc. No niech rosną, niech rosną. Przydadzą się. No i tak będą potrzebne. I tak do Applighted, nie? W końcu. Dobra, czyli to w trakcie przygotowywania. Co my tu jeszcze mamy? No ten ukryty skarb to nie wiem gdzie. Tutaj, że trzeba przejść na jakieś koordynaty, to nie jeszcze nie wiem gdzie. To w swoim czasie. Tutaj jeszcze, jak będę potrzebował, pozabijać troszeczkę stworków. No teoretycznie z tego rozdziału mamy ogarnięte. Tutaj. Bardzo mnie interesuje, czekajcie, wiecie co? Better storage tutaj. Co dalej? A, to właśnie quartz greenstone. To będzie potrzebne. Kuźwa, gdzie jest Greenstone? Ty, ja to mogłem zrobić. O, jaki kwas, przecież ja mam kwarc. Raz, dwa, trzy. O, myślałem, że potrzeba do tego widzicie. Czekajcie, Jezus, są drewniane. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakie drogie. Dlaczego bal drewna aż potrzeba do tego? Nie za bardzo czaję. I pięć kamienia miałem gdzieś chyba jeszcze przepalone. Mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i pójdę do tego mojego stołu tutaj odstawionego. Będę też musiał tutaj posprzątać kiedyś, ale to. No dobra, jest ten quartz greenstone, ale jak się nazywa ta wajcha? To jest dobre. Applied. Och, siu. Applighted. Który to Applighted? Ciekaw jestem. Chyba już ten nowszy. Jest. A ciekawe, czy ten no, czy on ma... Ma. Molecular Assembler. O, w mordę. Tu jest autocrafting już. To bardzo dobrze. Aha, tak się z patyków robi. To bardzo dobrze się składa. Jeżeli będziemy chcieli coś craftować, to czemu nie? Ale... Dobra, patyczki odłóżmy. Zaliczyło. Nagroda. Dziękuję, jesteście cudowni. Tak, tego, pyk. No po co mi butelka kolejna? Nie, z tych torebek to same jakieś takie syfy wypadają. To na razie nam niepotrzebne, bo mamy już pulverizer tak naprawdę. To sobie na razie, nie wiem, postawię może tu? Gdzie to postawić? A se tu postawię. Tak, żeby było, nie? Na razie. A tutaj będziemy kombinowali. A Plighted by mi się bardzo przydałoby. Naprawdę uratowało mi zadek totalnie. Dobrze, co następne? Zadanie, tak, zadanie. Grunt to zadanie. Dzisiaj zadania, tak, też. Czegoś, któregoś upgrade'u. Silver to... Copper to silver nie mamy, bo nie mamy trzech tylko. Może zróbmy już to, bo fajne rzeczy widzę do wygrania. Fajny ten krzyżyk, yellow heart canister, będę miał więcej zdrówka. Copper to silver, upgrade, dobra. Upgrade. Upgrade. Copper to silver, tak, czyli copper to. Z 9 srebra, nie, 6, 7, 8 srebra i copper. Mam chyba tyle. Albo i srebra nie mam. Nie wiem jak ze srebrem stoję, wiecie? Czekać, w ogóle tu pierdzielnik taki. Jak wygląda jak wygląda srebro? Ja srebra nie mam. Ła. Ajajaj. Ale electrical. Czekajcie, srebro może być na dole. Silver jest. No i kurde, szczerze, jest nieźle. A to drugie, copper to iron i silver to gold. Copper to iron, to będzie to.
1 koper, 4 ironu. 1 koper, 4 ironu. Ok, i 4 szkła później. I co było? I silver to gold, czyli srebrna do złotej. Jedno srebro, 4 złota. 4 złota, jedno srebro. Gdzie mamy srebro? A, mamy przy sobie. Dobra. I tak naprawdę to chyba wymaga tylko jeszcze. Ta, 8 szkła potrzebuje. Jakoś ciemno tu się robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem znowu. Dobra. Czyli, żebym ty nie spieprzył. Jeszcze raz dla pewności. Copper to silver, copper to iron. Czyli copper to silver. Copper to iron. I została nam silver to gold. Silver to gold. O! Tyry! Mamy wszystkie! Bardzo fajnie, nagroda. A tutaj w plecaczku Ender Sword. Bardzo fajnie, przyda mi się drugi. Tylko dlaczego ten ma 7 ataku? A, bo on jest na prąd. A ten 6, no dobra. Teraz tak, tutaj jakieś laki smrodki. Upgrade'y sobie wsadzę tu. Odłożę siurki, czyli surowce. I ten krzyżyk, genialna rzecz, zakładam tutaj, zobaczcie, mam trzy dodatkowe. Te żółte takie serduszka to są dodatkowe. A teraz powinienem mieć znacznie więcej. No i. A, może zjeść muszę? No i. Halo? Permanentnie zwiększa. Czekajcie. Nie wiem, powinienem mieć więcej, no. To czy pewnie się nie wyświetla, a mam, no to jest na tej zasadzie. Dobra, ale to było warte świeczki. Jedziemy dalej. Specjalnie innych jeszcze nie robię, kochani, szczególnie beczek, bo beczki będą potrzebne. Co to jest? Getting energy from your chest. Co to jest? Vibration chamber? What the Vibration. Jak to się robi? Vibration to jest Applied Energetics. Pierwszy raz to. O Chryste, to trzeba zrobić. To się robiło. Jeden Charged Quartz, jeden Nether Quartz, Redstone Dust. Drop jeden czy. Aha! Dobra, czyli musimy sobie zrobić z Applied parę rzeczy już. Applied. Pierwsza rzecz to jest charger. Ale jest mały problem. Trzeba wrzucić. Jeden naładowany certus quartz, jeden zwykły kwarc neterowy i redstone'a do wody i wtedy wypadną dwa takie kryształy. Tylko skąd ja do kuźwy nędzy wezmę naładowany certus quartz, skoro nie mogę maszynki do ładowania wziąć. Zrobić. Bardzo dobre pytanie. Charger, it's a crafted band. Something. Quartz crystal into the charger and power it. Charger, certus quartz can be found in the world. No dobra. No dobra, ale ja nie mam charger, certus quartz ore. To odpada. Aha, no i tyle. No to jestem w małej kropce. Jak ja to mam zrobić? Bo tego. A czekajcie, czekajcie. A ten. Dropla Fluix Seed. Czekajcie, a Seed. Fluix Seed. A skąd ja mogę taki pyłek wziąć? Boże, nawet nie wiem, co to jest to. Lacerator. Netherrack. Dlaczego Crashed? Czyli ja mogę netherraka. Czekajcie. To gdzie ja mam netherraka gdzieś. Weźmiemy połowę. Okej. Boże, jakie to skomplikowane. To jest masakra jakaś. Gdzie jest młotek? Marder pozabierał wszystkie młotki. Dobra, czyli. Sobie gdzieś tu postawmy. Czekajcie. Crashed netherrak. I przesiejmy, tak? No robimy tak. I jedziemy. Okej.
Okej, o widzicie? Tak to się, tak samo robimy na przykład z piasek, jakby to był piasek, to dostaniemy dust, czyli pył. I z niego też tam inne rzeczy wypadają. Później będę musiał pomyśleć w takim bądź razie o jakiejś produkcji netherracka może. Jakiejś niedużej. A netherracka możemy w ogóle zrobić? Dobra, a jakie szanse są? 9% szansy, że wypadnie Fluix Dust. Poważnie. Broken Conan. No dobra, no to siejemy. Tylko wiecie co? No dobra, spróbujmy. No. Podzielmy to sobie od razu na 4. O, będzie szybciej. No zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. A ja zobaczę przez ten czas, czy netheraka można zrobić jakoś. Netherrak. Można go zrobić, jakbyśmy esencją. No ja cię kręcę. No dobrze, to jest z tego. Magical Crops. I już się troszeczkę nauczyłem o tym. Niedużo, ale nauczyłem. I za jakiś czas, niedługi, będziemy się tym zajmowali. Niestety. Bo to jest naprawdę mozolna rzecz. Aha, czyli. Aha, to są te netherowe. Rozumiem. Dobra. No dobra, jak tam? Okej, to nie tutaj. Tutaj tylko wrzuciłem. Trzeba iść. Kowalski, widzę cię! Aha! No dobra, zobaczmy tutaj. No nie bardzo. Na razie Quicksilver się trafił, to. Netherrack Powder? Na cholerę im Netherrack Powder. Co to jest za maszynka? Factorization, pamiętam. Kurde, pamiętam. No dobra. Jest! Jest! Fluix! 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 Jest! Musimy zrobić nasionka. Dobra, czyli. Czekajcie, może więcej będzie. Czekaj, ja jestem pazerny trochę. Dobra, mamy Fluixa. Poświarciło się. Czyli co też. Tak. Tak, i teraz. O Boże, kochany, i czekać teraz. Ja muszę ten serwer. Znaczy, to nie jest serwer, to jest single player, niestety. Ja muszę go to zostawić w takim bądź razie włączony na noc. Całą noc się będzie robił, dobra. Tu się robią. Dlaczego całą noc? Zaraz wam pokażę. Czekajcie, te dwa wrzućmy sobie tu. Niech rosną. A zobaczcie, pamiętacie, wrzuciliśmy tamte. Dopiero 2%. I to jest pierwszego tieru. Bo. Czyli pierwszy i ten. Bo pierwszy jest tak. To. Jak dojdzie do 100. To później jest to. Nie, zaraz. To jest później to. Nie, zaraz. Przy 30. Aha, dobra. Nie, okej. Okay, to 2%. O Jezu, 2% ze 100 to jest. Masiu, siu, siu, siu. Gdzie są pochodnie? Co tu kuźwa tak ciemno w tym. Wszędzie ciemno. Ja wiem, że jest noc, ale bez przesady. Dobra. Czyli tak czy siak kolejna rzecz się robi, tak? Mamy jeszcze jeden. Dobra, bardzo dobrze. Im więcej. Tym kuźwa lepiej. Piasek. Dobra. I nam wyrosną kryształki w wersji czystej. One są zamiennie używane z wersją zwykłą. Więc to jest luz. No dobra, to wrzucimy to tym razem gdzieś tu. No i rośnijcie, moje drogie, rośnijcie! Dobrze, że netherracka miałem. Nie wiem skąd, ale miałem. Z jakiejś nagrody pewnie. Szkoda, że Mardarta nie ma, to by, kurde, podwójnie by były te. Dobra, czyli to musi poczekać, dopóki mi kryształy nie urosną. No dobra, to weźmy Challenge of the Begin. Co to jest to? O co tu chodzi? Dice Queen? Ile? 25 tysięcy! Oj, ja pierdziu. A dokąd to jest? Jakiś Domyśla, aha, tu jest to. Do Twilightu, pewnie do królowej. O, ja cię kręcę. Dobra, 25 tysięcy to jest. Nie jest problem, żeby zrobić lodu. Dlatego, że musimy zrobić. Czekajcie, czy ja mam dwie maszynki, by wypadało w takim bądź razie zrobić. Czy ja mam jakąś z tych maszynek? Żadnej, czyli muszę zrobić. Jedna to jest Aqueus, bo będziemy potrzebowali dużej wody. Akumulator, tak? O Chryste. A cóż to jest?
Tu kuźwa. What the fuck? I ten filter? Dlaczego taka recepta? Zektrał to coś. No dobra. Aluminium? Czekajcie, bo ja czegoś. To jest brass. Brass jak się robi? Przepalić. Nie, zaraz. Kurna. No brass to jest surówka. Czy to jest, co to, Tinkerso? A, bo to Tinkers jest, dobra. A to skubani pomieszali. Czekajcie, jak to się robiło? Dobra. 3 sztuki aluminium, 1 kopru. Mamy aluminium? Powinniśmy mieć. Kurde. 3 sztuki akurat. Amlinium? Dobra. Może na dole jeszcze coś będzie, zaraz zerknę. No nie bardzo. Ferrousa mamy. To mnie cieszy, bo Ferrous jest ten. 1 koper, tak. O, może jeszcze czekajcie, tu w piecu nie. Nie ma nic, dobra. Sztabka. No dobra, 3 i 1, tak miało być. Kurde, ale jakie to jest szalona recepta w ogóle. Aha, jeszcze aluminium będę potrzebował. Fucking. A czekajcie, jakiś powder? Aluminium dust? Czekajcie, bo może ja mam to, a nawet o tym nie wiem. Sól. Nie widzę. Z czego to wypada? Co do przesiania trzeba dać? Dobra. Ja chcę wiedzieć. Sagmil. Z czego jest aluminium das? No nie wiem, aluminium ore w takim bądź razie. Nie, no z czegoś te aluminium musiało być. Tylko z czego? A, jest, aluminium ore. Crushed aluminium z gravelu. No dobra. No to dziwne, że nie trafiłem, ale dobra, bo widać rzadkie jest. Więc wstawiamy gravel. Dużo gravelu. Gdzie jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jedźcie, chłopaki. Jedźcie i, że tak powiem, przesiewajcie. Bo Venom potrzebuje aluminium. No dobra. O. Później to oczywiście wezmę, że tak powiem, zautomatyzuję, też się nie przejmujcie. Dobra, czyli Aquarius akumulator będziemy potrzebowali i potrzebujemy jednej takiej fajnej, ja to nazywam, to jest glacjal coś tam, ale ja to nazywam po prostu lodówka. Kopergiry, o Jezus, iron, i koper by wypadało wziąć. To jest tin. No przysiągłbym, że mieliśmy więcej aluminium. Nie wiem, może Marder coś z tym zrobił. No dobra. Potrzebujemy 2 sztuki. Później to obożyć. W ogóle zmienili recepty chamy do tego. No po prostu jestem niepocieszony. Dobra, mamy 2. Teraz złoto redstone. 1 złoto, 2 redstone'a. Dobra. To ta pałeczka. Potrzebujemy. Czego potrzebujemy jeszcze? O Jezus. A skąd ja wezmę śnieg? What the fuck? Aha. Aha. Tak mnie robicie w bambuko. No ta. Czyli zaczynamy, kochani. Magical crops trzeba zacząć. No bo inaczej sami widzicie, nawet śniegu. No chyba, że ja mam gdzieś śnieg. Czekajcie, no. Nie widzę. Pistony mam. Nie ma śniegu. Nie ma śniegu! Chyba, że czekajcie. Nie. Zaraz. Nie płacz Venom, będzie dobrze. Gdzie to zostawić? Tu. Wiecie co? Wpadłem na genialny pomysł. No przecież może na któryś z tych wysp coś być.
Nie pomyśleliście? Ja też nie pomyślałem. A ci, co pomyśleli, to gratuluję. Może jakaś zimowa wyspa jest gdzieś tam albo tam, gdzie śnieg leży, rozumiecie? Chcę zobaczyć, czy to się kuźwa aluminiowego robi. Ty, no to nie, no to przyszłe odcinki to trzeba powędrować trochę po tych wyspach, obczaić, o co chodzi. No zaraz. Nie, to nie, kurde, ja pomieszałem sprawę, kochani. To jest z piasku. O jest, nie z gravelu, dobra. To znaczy jedno i drugie wrzucimy, no w takim razie mamy tu piachu. Zabraknie nam piachu, to co zrobimy? Wrzućmy więcej. O, widzicie ile piachu mamy? Poza tym piach łatwo zdobyć w tej, w tym, tym, to... Dobra, o, wy se róbcie, później piasek macie przesiewać. Okej, macie dużo roboty. Dużo roboty. Więc to roboty, panowie. Cyk, cyk. Ej, cyk, cyk. Przesiewają, dobra. Później im wezmę piachu, dorzucę, więc to się nie przejmujcie. Potrzebujemy tych kraszet wszystkich, tych cholernych. No dobra, kochani, na tym będziemy dzisiaj kończyli, czyli dzisiaj tak parę rzeczy załatwiliśmy, parę uprzątnęliśmy, a no i na pewno będę musiał, tak jak patrzyliśmy do tego, żeby w ogóle się zająć lodem, to ja muszę albo znaleźć gdzieś tu wyspę, która ma śnieg, albo zacząć się bawić tak czy siak. W przyszłym odcinku będę musiał nasadzić w ogóle... zrobić Weak Infusion Stone i tak dalej. Będziemy po kolei. Dobrze, że tutaj jest po kolei, na szczęście. Tak naprawdę, więc ja będę mógł się pouczyć troszeczkę. To łóżko? Trzeba będzie łóżko zrobić. No, więc spoko luz. Ja myślę, że damy radę. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. Hejka!